Cześć. Ostatnio przyszedł mi obiektyw mikroskopowy o 20-krotnym powiększeniu marki Euromex. Jest to obiektyw korygowany na 160 mm, czyli montuje się go tak samo jak obiektywy mikroskopowe PZO o 5-krotnym i 10-krotnym powiększeniu, które możecie znaleźć w moich innych filmów. Jeżeli potrzebujecie dowiedzieć się, jak go zamocować, to zajrzyjcie na ten film o obiektywie mikroskopowym PZO o 10-krotnym powiększeniu. Tam dokładnie to pokazywałem. No i teraz tak, takie 20-krotne powiększenie powinno już nam pozwolić sfotografować włos ludzki. Myślę, że tam już będą fajne szczegóły widoczne. No więc co, potrzebny jest włos, to może sobie go wyrwę tutaj z ręki, żeby było trochę śmieszniej. No, siedzą mocno. Jakiś taki w miarę dłuższy może, żeby łatwiej było. O, jest. Czekajcie, zobaczę, czy będzie to widać tutaj w kamerce w ogóle. O, jest, złapało ostrość. Widać nawet. No, ale żeby było może jakkolwiek śmieszniej, to spróbuję go zawiązać na supeł. Zobaczymy, jak to się uda. Dobra, ale to już zrobię może poza kamerką, bo coś mi się wydaje, że nie dość, że zajmie to trochę czasu, to jeszcze pewnie jakieś niecenzuralne słowa by tam padły, potem musiałem to wycinać, więc widzimy się za chwilę. Dobra, no i zobaczcie, ja ustawiłem to w ten sposób. Tutaj między tymi dwoma szczypczykami jest ten włos. Tutaj jest tło z takiego kawałka kolorowego papieru. Wybrałem żółte, bo wydaje mi się, że tutaj będzie akurat ciekawe. Lampę sobie wyzwolimy od boku, no, z takim dyfuzorem delikatnym z kartki papieru. No i teraz zobaczcie, to co Wam chcę pokazać ciekawego, to przy tej skali, nie wiem jak to będzie widoczne tutaj, ale najmniejszy ruch, ja tutaj mam panele na ziemi, stół nie jest jakoś specjalnie stabilny, no i właśnie najmniejszy ruch, lekko ruszę nogą, no to tutaj wszystko się rusza. W kadrze jest przy tej skali milimetr szerokości tego, co jest w rzeczywistości. Tutaj akurat ostrość się zgubiła, także o, podjadę Wam trochę, zobaczycie. Ostrość teraz wyregulowałem tutaj delikatnie właśnie szyną. No, ja zaraz będę musiał to jeszcze ustawić prosto, no i podczas całego tego zdjęcia w jakiś sposób się nie ruszać, żeby no, nie było żadnych drgań na podłodze. No, przy tej skali, w takich warunkach domowych, właśnie gdzie są panele, lepiej było, gdyby były na przykład płytki na ziemi. Mniej tych drgań by przenosiły. Jakiś stabilniejszy stół. No nie mówiąc w ogóle o tym, że dużo lepiej byłoby, gdyby był profesjonalny stół do tego, ale właśnie chciałem zobaczyć, czy będzie się dało w takich warunkach domowych, właśnie nie tak dużym kosztem, zrobić zdjęcie przy tej skali. No i teraz tak, ta szyna ma tutaj podziałkę do 0,01 mm, natomiast dobrze by było jednak ten skok zrobić o mniejszą wartość, na przykład o połowę tego, czyli o 5 mikrometrów. No więc spróbuję zrobić tak, żeby przesuwać po prostu tym pokrętłem o połowę tej podziałki. No nie będzie to tak precyzyjne, no ale zobaczymy właśnie, czy da się zrobić tak zdjęcie, czy nie. I jak nam to wyjdzie, jak będziemy to składać. Dobra, no to ja zaczynam tutaj to zdjęcie robić. No muszę pierw ustawić sobie tak jakoś w miarę na środku. Nie wiem, czy będę w stanie nawet to ustawić tak idealnie na środku. Najwyżej później się jakoś troszkę dokadruję. No i zaraz zobaczymy, jak to się poskłada, także widzimy się za chwilę. Dobra, no to wyszły 42 zdjęcia i tak jak zawsze przerzucam je do programu, do Helicon Focus. No i porównamy sobie te metody też tak jak zwykle, z której wyjdzie lepiej. Więc metoda B na początku, render. Dobra, no i zobaczmy. No i tutaj znowu taka poświata się tworzy. No ale tak to jest całkiem dobra jakość.
A to nie jest zbyt drogi obiektyw, bo wam jeszcze nie powiedziałem. On kosztował 200 zł. To był jeden z takich najtańszych obiektywów o 20-krotnym powiększaniu, jakie znalazłem, bo właśnie byłem ciekawy, jak taki, no właśnie jeden z najtańszych obiektywów sobie poradzi, jaką będzie miał jakość. No i też widzę tutaj, że ten skok o 5 mikrometrów wystarczył. Nie ma tutaj takich obszarów, które byłyby gdzieś nieostre. Przynajmniej nie widzę tego tutaj. No i ciekawe, że też na takiej szynie się udało jednak to na tyle precyzyjnie właśnie przesuwać, że to wyszło to zdjęcie. No dobra, ale zobaczmy też tą drugą metodą, czyli tą metodą C. No tutaj nie ma tej poświaty właśnie, co w przypadku tej metody B. Co właśnie często się zdarza, że tamta poświata jest, a w tej metodzie C nie ma tej poświaty. Tylko często właśnie jest wrażenie, że w tej metodzie C jest trochę gorsza jakość niż w metodzie B, więc porównajmy sobie to też tutaj. Teraz przełączę na tą metodę B. No i też mam takie wrażenie znowu, że jakość samych szczegółów jest lepsza przy metodzie B. No ale tworzy się bardzo dużo różnych takich właśnie smug, takiej poświaty. Zobaczmy jeszcze tą C. Dobra, ja zostawię tą metodę C jednak. I usunę też tutaj te pyłki, drobinki. Ja je próbowałem usunąć wcześniej, dmuchając trochę gruszką właśnie na ten włos, no ale niestety nie wszystko się to usunęło, ale one są na brzegach, więc tutaj nie będzie problemu. Tu są jeszcze jakieś takie małe brudy, ale to jest akurat chyba jakiś brud, który był na matrycy. On był punktowy, ale łącząc się zdjęcie właśnie robią się takie ślady przesunięcia. No, tu też tego trochę jest. Dobra, i zaraz wam pokażę, jak to zdjęcie wygląda po edycji. No i tak to zdjęcie wygląda ostatecznie po tym retuszu i po drobnych poprawkach kontrastu, jasności. Jeżeli macie ochotę zobaczyć więcej takich zdjęć, to zajrzyjcie do mnie na Instagrama. Jeżeli macie ochotę wesprzeć kanał, no to zajrzyjcie do mnie na profil na Patronite. Link daję wam w opisie tego filmu. No i do zobaczenia w następnych filmach. Dzięki, cześć!